TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Nie no, tutaj trener jest... Tak mieliśmy podejść do tego meczu, że gramy normalnie o 3 punkty bez żadnych tam kalkulacji, nikt nie odpuszcza i chcemy tu wygrać. No na pewno nie był to symbol. Chyba niczego nie można wykluczać. Może rzeczywiście był to mój ostatni mecz, chociaż gdzieś tam po słowie z prezesem rozmawialiśmy i wyraził chęć pozostawienia mojej osoby tutaj na ciche, ale dopóki nic nie jest podpisane, nic nie jest pewne i cieszę się z tego zwycięstwa i że się utrzymaliśmy, także Ekstraklasa dalej jest w Chorzowie i ci kibice na to zasługują na pewno. To już sobie wcześniej chcieliśmy utrzymać się, nie w ostatnich spotkaniach, tak? Nie chcieliśmy tego zostawić na sam koniec, bo wiadomo jak potem te mecze wyglądają, są bardzo nerwowe i nie zawsze decydują umiejętności. Udało nam się utrzymać w przedostatniej kolejce. Dzisiaj wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy z Zawiszą i kolejny sezon Ruch spędzi w Ekstraklasie. Tak, obiecałem to zimą i cieszę się, że dotrzymałem słowa. Dobry wieczór. Mecz, jaki był, każdy widział. Niech sobie sam oceni. Ja bym chciał powiedzieć o ostatnim czasie, ostatnim pół roku. Dla mnie osobiście poprowadzić taką grupę piłkarzy, jaką mam w szatni, tak zdeterminowanych, ambitnych, potrafiących zbudować kolektyw z tak wielkim bagażem presji, to był duży zaszczyt. Każdemu trenerowi życzę, żeby kiedyś mógł popracować z tak ambitną grupą, jak ta, która dzisiaj jest w szatni. Zawisza. I każdemu trenerowi życzę takiego wsparcia, jakiego ja, piłkarze i każdy z nas dostał od klubu, od prezesa, od kibiców, jacy byli z nami. Dzisiaj jest wielki smutek, ale dla mnie to był naprawdę wielki zaszczyt i duma, że mogłem być przez ten ostatni czas, ostatnie pół roku z tą grupą ludzi, z jaką przyszło mi pracować. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Proszę o niecierpliwości, zaraz druga część konferencji. Tak, dobry wieczór Państwu. Myślę, że ten mecz był taki podobny jak ten cały sezon, gdzie sytuacje się zmieniały. Co prawda nasze miejsce w tabeli tak często się nie zmieniało, ale jak gdyby sytuacja wyjściowa, czyli na wiosnę już to było bardziej ustabilizowane. Natomiast dzisiaj ten mecz, no to nie był łatwy mecz, bo ktoś powie, że graliśmy na takim luzie psychicznym, w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony ta świadomość, że no chcemy wygrać i zakończyć to, szczególnie dla naszych kibiców, zwycięstwem, ta sztuka nam się udała, natomiast zespół Zawiszy było widać, że jest jeszcze bardzo zdeterminowany, no bo chcieli zrobić to, co do nich należało, czyli wygrać to spotkanie, no i czekać w konsekwencji na wyniki innych spotkań. Jestem zadowolony z tego, że ten mecz zakończył się zwycięstwem, bo to bardzo przyjemnie jest skończyć sezon zwycięskim meczem jeszcze przed własną publicznością i nic dodać, nic ująć. Ja nie chcę na razie wypowiadać się na temat przyszłego sezonu, bo wiemy, że Ruch jest klubem, gdzie zawsze mówi się o ambitnych celach, natomiast no jest teraz odrobinę czasu na to, aby usiąść i pewne rzeczy przeanalizować, przedyskutować, podjąć odpowiednie decyzje, aby drużyna się rozwijała w dalszym ciągu. Dziękuję.